pochmurny dzień, nie pójdziemy na jezioro. Nie, nie. Nie, nie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku spróbuję zmierzyć czas stoperem, w ile się ogarniam. Będę chciała ogarnąć włosy, ogarnąć pielęgnację twarzy, bo jeszcze nic nie mam zrobionego. Czyli włosy, pielęgnacja twarzy, makijaż i stylówka. Będę mierzyć to wszystkie, te wszystkie czynności stoperem, żeby zobaczyć, ile czasu zajmuje mi ogarnięcie się. Ile mi to czasu zajmuje? Czy to naprawdę jest taka długa czynność i taka bardzo ciężka? W sensie, wiecie, w znalezieniu czasu na to? Czy faktycznie... Kontrowersyjne zdanie teraz powiem. Jest to po prostu kwestia organizacji. Jak ona mogła tak powiedzieć? No, nic. Zmierzymy sobie to, zobaczymy. Jestem ciekawa, czy wy wiecie, ile wam zajmuje ogarnianie się takie rano i w ogóle. Jestem mega ciekawa, jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach, bo wiem, że każda kobieta ma inaczej, nie? Niektóre po prostu, wiecie, kręcą jakieś wałki, czy lokują, prostują włosy. Niektóre, wiecie, jakieś super mega kozackie make-upy robią i w ogóle stylizacje i tak dalej. Ja nie wiem, co ja dzisiaj zrobię. U mnie to jest zawsze spontan, bo ja po prostu nie wiem, co ja muszę zrobić. Nie wiem, co ja chcę się ubrać. Stoję przy szafie i ja 5 razy zmieniam stylówkę. W ciągu dnia też zmieniam stylówkę, bo jednak uznaję, że dobra, jednak wychodzimy z domu, no to wtedy się znowu przebieram. A jak jednak zostajemy w domu, to raz mi jest za gorąco, raz mi jest za zimno i ciągle zmieniam, po prostu się przebieram i... Dobra, let's go, sprawdźmy, jak to nam pójdzie. Hej, hej, hej! No więc jeżeli myśleliście, że już mnie tutaj nie usłyszycie, to troszkę się pomyliliście. No więc jestem, uznałam, że skoro będziecie widzieć tutaj ten stoper, to jak to wszystko robię, no to fajna okazja, żeby sobie troszeczkę, a co, pogadać. To pokrótce najpierw wam powiem, co tutaj będę robić. No więc tak, rozczesałam włosy, następnie nałożę, znaczy na mokre włosy nałożę szampon oczyszczający, potem szampon nawilżający i odżywkę do włosów i ją wczesuję szczotką, jak są mokre i potem spłukuję również rozczesując, wtedy tak fajnie się te włosy, tak po prostu są taka tafla się zrobi, że no piękne, piękne to będzie. A o czym chcę do was pogadać? No to słuchajcie, słuchajcie, bo gruba rozkmina wleci. Tylko muszę zmienić trochę tembr głosu. Uwaga. Czy tylko ja mam tak, że śnią mi się ludzie ze szkoły? I mówię tutaj nie o tym, jak chodzicie do szkoły jeszcze, tylko jeżeli są to takie osoby w moim bardziej wieku czy starsze, a starsze to już w ogóle jestem mega ciekawa, jeżeli to są jakieś starsze osoby typu, nie wiem, po 30, po 40 i tak dalej. Czy wy też miewacie sny, których akcja dzieje się na przykład w szkole, w waszej szkole, do której chodziliście autentycznie, z ludźmi z waszej szkoły, z waszej klasy, ale dokładnie to są te jeden do jeden te osoby ze szkoły. Czasami w ogóle akcja się dzieje totalnie w jakimś randomowym, wiecie, miejscu, jakaś przygoda totalnie. Pamiętam, że w jakiejś jaskini byłam i po prostu walczyłam o swoje życie z jakimś potworem, ukrywając się w tej jaskini i... towarzyszyli mi koledzy z klasy, z którymi wcale nie miałam jakiejś super relacji. Po prostu chodziliśmy do klasy przez x lat, przez kilkanaście lat, dosłownie kilkanaście lat. I ja nie rozumiem tego. Ja się serio czasami zastanawiam, o co chodzi. Bardzo ważne jest to i muszę to podkreślić, że wy nie możecie mieć relacji z tymi ludźmi. Ja nie mam z tymi ludźmi ze szkoły w ogóle kontaktu aktualnie, a dalej gdzieś pojawiają się w moich snach. I wiecie, chyba wszyscy znacie Zygmunta Freuda, no nie? I to, że sny to nie są tak po prostu o sobie sny, tylko one coś o nas mówią albo do nas mówią. Jeny, i aż po prostu nie wiem, czy się śmiać, czy być przerażona, że nie wiem, że coś, nie wiem, nie wiem. Ja potrzebuję odpowiedzi. Bo jeżeli tylko ja tak mam, to znaczy, że ja muszę iść do psychologa i to przerobić. A jeżeli to jest normalne i wszyscy tak mają, to mogę odetchnąć z ulgą. Nie, no ja bardzo potrzebuję odpowiedzi na to pytanie. Czy ja jestem jedyna? Druga rozkmina, może mniej drastyczna, będzie to, że czy tylko ja tak mam, że jak na przykład podjeżdżamy na stację Orlen, przykładowo, jak to się nazywa, stacja paliw, tylko po to, żeby się załatwić do toalety, to jest mi tak głupio, że ja idę tylko do tej toalety i że nic nie kupuję, nawet nie tankujemy. Po prostu przyszłam skorzystać z toalety. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, że ja po prostu tak mam takie w głowie, że
takie, nie wiem, do tych ludzi, co tam pracują, jakbym chciała im powiedzieć, że I'm sorry, I'm naprawdę przepraszam was, przepraszam, że tu przyszłam tylko do toalety. Jest mi strasznie głupio z tego powodu, ale no jakby, no to może ja już pójdę, no to dobra, już mnie tu nie widzieliście, narka. Serio, o co chodzi? O co chodzi? Jest mi zawsze tak głupio. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. I ja naprawdę w toalecie, jak jestem, to rozkminiam. Dobra, może jednak coś kupię, żeby nie było. No nie, no dobra, idę, wychodzę. Pa! Czy tylko ja? Naprawdę, powiedzcie, tylko ja? To teraz taka rozkmina typowo z macierzyństwa. Okropnie mocno mam rozwinięte, nie wiem, czy tak można powiedzieć, bardzo mam to, jak się jest pod prysznicem jako mama, a dziecko śpi i wiesz, że to dziecko śpi, ale jesteś pod prysznicem i słyszysz płacz twojego dziecka. Więc po prostu nieraz było tak, że lecisz, wycierasz się, nieważne, bierzesz ręcznik, łapiesz, biegniesz, bo dziecko płacze, ale idziesz i nie, no nie płacze, śpi. Więc wracasz do prysznica i myjesz się dalej. I dalej słyszysz płacz dziecka pod prysznicem. Tak samo jak suszę włosy na przykład. Suszę włosy, suszarku i jeżeli wtedy moje dziecko ma drzemkę czy coś, to ja słyszę ten płacz dziecka. To jest mega creepy i słyszałam, że dużo rodziców tak ma. I mimo, że to wiem, to dalej mnie to przeraża i nie rozumiem, skąd to się bierze. Czy to jest jakiś instynkt rodzicielski, czy jakiś, nie wiadomo, ale jest to bardzo stresujące. Naprawdę jest to stresujące, bo jesteście w końcu pod tym prysznicem, chcecie się w końcu, tak wiecie, ogarnąć, zrelaksować, ale po prostu robicie to w stresie, bo macie wrażenie, że wasze dziecko płacze. No, to jest straszne. I tak się prezentuje mój makijaż. Gdybym wychodziła z domu, to bym sobie jeszcze wymalowała usta, ale nie mam teraz takiej potrzeby. Ewentualnie jakimś nawilżającym, a ja do nawilżania ust bardzo lubię używać tej lanoliny dla mam do brodawek. No nic nie daje takiego nawilżenia jak to. Ja resztki sobie gdzieś tam w ręce wsmaruję. Czy tylko ja mam tak, że jak używam kremu do rąk, to nienawidzę używać go po wewnętrznej stronie dłoni, tylko ze zewnątrz. Nie rozumiem dziewczyn, które robią tak kremem do rąk, po prostu tak jakby myły ręce. Jak wy potem funkcjonujecie? Czy wy macie potem wszystko tłuste od kremu, jakby samouczucie? No nie, ja muszę mieć tą stronę dłoni idealnie sterylną i właśnie po makijażu idę umyć starannie dłonie, bo nie znoszę mieć tutaj uczucia takiej lepkości jakiejś dziwnej po kremach. Nope. Moja ostatnia rozkmina na dziś to jest to, że będę chyba jedyną youtuberką na polskim YouTubie, która nie ma tła i nie wiem, kiedy to się zmieni. Bo jak widzicie, ja po prostu nagrywam na bieżąco w ciągu życia mojego i nie wiem po prostu, jak to się zmieni. Moim tłem jest aktualnie deska do prasowania, suszarka z praniem, szafa, dzięki Bogu, że czasami pamiętam, żeby ją zamknąć, stół, krzesła, walające się zabawki. No generalnie tło pod tytułem Takie jest życie i nie wiem, czy wam się to podoba, no mi nie bardzo, ale... Czy będę miała sposobność, aby to kiedyś zmienić? Mam nadzieję, iż tak, ale na ten moment, no nie wiem, spróbuję, postaram się. No w tej serii Wieczorynka, no to już trochę ogarnęła mnie te lampki, także brawo dla mnie. I naprawdę wierzcie mi, przed każdym nagrywaniem staram się chociaż trochę ogarnąć przestrzeń, więc i tak jest dobrze, słuchajcie, i tak jest mega dobrze. Więc no cóż. Czy marzy mi się mieć super piękne tło, jakąś taką, nie wiem, miejsce w mieszkaniu, takie ładne, żeby było tłem na YouTube'a, albo jakieś specjalne tło? Oczywiście, że mi się to marzy. Ale czy mogę sobie na to teraz pozwolić? No niestety nie. Czy stopuje mnie to, by działać? Absolutnie nie. Działam dalej z tym, co mam. No to teraz nam zostaje jeszcze stylóweczka, ale... Nie będzie to trwało wieczność, bo wiem, co chcę założyć dzisiaj. Po prostu sobie wskoczę dzisiaj w te shorty, a góra zostaje. Póki zostaję w domu, to najwygodniej będzie mi w tym, a jak będę wychodzić, no to zobaczymy, może się coś jeszcze zmieni.
moi drodzy. Ile to trwało? Właśnie, ile to trwało? 20. Uuu, jak fajnie się zatrzymało. 26 minut, 26 sekund, 31. No niecałe pół godzinki. 26, 25 minut, można powiedzieć. Dajcie znać, czy według Was to jest dużo, czy mało. Uważam, że jak na mycie włosów od zera, uważam, że taki czas jest naprawdę git. Naprawdę jest spoko czas. Wiem, że kiedyś tyle czasu zajęłoby mi na przykład sam makijaż, nie? Albo same włosy, czy coś, więc szczerze... Fajnie, fajnie. Nie zabiera mi to tyle czasu. Jest git, tragedii nie ma. Ja się z Wami żegnam, pamiętajcie zostawić komentarze. Dzięki, że zostaliście do końca. Subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych nowych filmach. A ja już się z Wami żegnam. Dzięki, że zostaliście do końca. I miłego dzionka. Pa!